Jest, niedziela, minęła 14.00, a więc jak co tydzień o tej porze witam Was bardzo serdecznie w pytaniach i odpowiedziach. Pytania jak zwykle pochodzą od Was. Wy wstawiliście do otwartej ankiety na naszej grupie facebookowej i Wy też swoimi głosami zdecydowaliście o kolejności, w jakiej na te pytania odpowiadał będę. Jak zwykle. Bardzo ładnie proszę o subskrypcję kanału wideo prezentacji z dzwoneczkiem, żeby przychodziły do powiadomienia, a także o zalajkowanie wszystkich naszych profili, do których kompletną listę znajdziecie w opisie. Trzeba tylko kliknąć ten napis więcej, żeby się cały opis otworzył. Pierwsze pytanie. Szczerze mówiąc, wolałbym tego pytania nie dostać, bo to jest trochę takie pytanie które sprawia, że będę tak bardzo mocno między młotem a kowadłem, to pytanie brzmi, czy po skasowaniu w Realu24 następne mogą być media narodowe? Media narodowe na vlogu twierdzą, że to możliwe. Dlaczego media narodowe nagrały ten vlog? No, bo to jest moje, to jest pytanie, od, będąc od końca, dlaczego inny kanał na YouTube, nazywający siebie telewizją, choć ma miesięczne zasięgi chyba 7 mniejsze ode mnie, coś zrobił. Nie wiem, pojęcia nie mam, ale także jest to trochę pytanie o wzajemne stosunki między dwoma kanałami na YouTube, w Ralu24, które też się nazywa telewizją, mimo że aktualnie miał mniejsze zasięgi ode mnie, do, do tych mediów narodowych. Ja nie cierpię wchodzić między wódkę a zakąskę, jest powód, dla którego ja tam się wolę trzymać na uboczu, nie wdawać w różne rzeczy, um, więc ja odpowiem na te pytania. Odpowiem oczywiście oprócz ostatniego, w którym mogę się tylko domyślać, bo, bo wiedzy nie posiadam. Natomiast zrobię takie mały wstęp, ok? Który moim zdaniem jest bardzo ważny, bo wydaje mi się, że w sprawie skasowania kanału na YouTube w Realu 24. Warto, żeby powiedzieć kilka słów prawdy. A te kilka słów prawdy sprowadzają się do takiej, takiego stwierdzenia, że dzieje się coś dziwnego. I to bynajmniej nie na samym YouTube. Słuchajcie, ja już o tym nawet pisałem. Posta na moim prywatnym profilu Facebookowym, w tym Krzysztof Woźniak, moim takim osobistym którego nie można komentować, jak nie jest się moim znajomym, ale można go obserwować i czytać posty. Ja tam wrzuciłem screen z YouTube'a, co, co wyskakuje w YouTube'ie po, po, po wpisaniu w ralu24.pl i okazuje się, że ostatnie vlogi, jakie tam wyskakiwały, to były sprzed kilku lat. I mimo tego, że Marcin występował na bardzo wielu, bardzo różnych kanałach, to, to te vlogi, to, to co wyskakiwało, to było sprzed bardzo, bardzo dawna i jak człowiek wiedział, gdzie tam Marcin występował i tak dalej, to mógł sobie sprawdzić, że wiele kanałów na YouTube pokasowało filmiki z Marcinem. Pokasowało. Czy w ogóle z redaktorami w Realu24. Yy, było pełno tych filmików i duża część ich znikła. Zwłaszcza z Marcinem Rolą. I jak myślicie, czy to może mieć jakiś związek z tym, że na przykład ja dostałem całą masę wiadomości, moim zdaniem sztucznie inspirowanych, o tym jeszcze sobie powiedzmy, w których tak z grubsza namawiano mnie do tego, żebym publicznie zaatakował Marcina role, żebym wbił mu nóż w plecy, żebym się od niego odciął i pokasował e, filmy z nim, bo, jak w tych mailach było napisane, Yy, Marcin Rola ma, cytuję, bana na twarz i za przechowywanie na kanale filmików z Marcinem Rolą mogą mi kanał usunąć. Tak nagle życzliwi zaczęli mi pisać. No to ja filmików z Marcinem Rolą na kanale nie miałem, bo od wielu, wielu lat, yy, no, że się tak wyrażę, Marcin nie występował na kanale wideo-prezentacji. Nie dlatego, broń Boże, żeśmy się pokłócili, tylko dlatego, że no, Marcin zaczął mieć, powiedziałbym, bardzo specyficzny styl medialny. A ja zacząłem mieć inny styl medialny, no i tyle, że się tak wyrażę. Tam żadnej, żadnej że się tak wyrażę, um, no, um, kłótni nie było. Wiecie, na tej samej zasadzie nie ma u mnie y, wielu ludzi, których lubię. No, na przykład Mr. Krychy nie ma u mnie na kanale, a bardzo serdecznie faceta w ogóle lubię i szanuję. I nawet niedawno robił mi wstęp na lodówkę. Ale ciekawostka: Mr. Krycha niedługo na kanale będzie bo wreszcie po dwóch miesiącach udało się zmontować film z Mr. Krychom. Słuchajcie, ale do czego, do czego piję? Także do, ja kasować co nie miałem i nie mam też takiego zwyczaju, żeby zachowywać się jak świnia i wbijać komukolwiek nóż w plecy z wyrachowania. Więc no, Marcin Rolla na pewno nie dostanie ode mnie kosy w plecy, na pewno nie będę go szkalował, atakował, natomiast sam fakt, że dostałem tyle maili od rzekomo zatroskanych ludzi, w bardzo podobnym stylu pisanych, mam wrażenie, że z podobnymi defektami gramatycznymi, no co sugeruje, że to pisała jedna osoba z wielu kont, no to sugeruje, że ktoś się bardzo mocno na Marcina uwziął. Taka ciekawostka. No i w sposób oczywisty, to nie był YouTube, no bo. Po co YouTube miałby robić takie rzeczy? YouTube się do takich rzeczy nie zniża. YouTube, no, na pstryk może każdego z nas uciąć, więc to na pewno nie był YouTube. Yy, ciekawe, ciekawe, kto to był, bo to yy, to jest, to jest naprawdę, naprawdę ciekawe, nie? E, I to jest naprawdę dziwne, wiecie. Nagle taka, taka troska, takie, takie informacje, takie Boże, drogi, jak, jakie to okropne było. E, naprawdę. I powiem Wam jeszcze dalej. Powtórzę, że zrobię coś odwrotnego. Bo ja co prawda nie oglądałem już od bardzo, bardzo dawna nic na kanale wideoprezentacji, więc pstwu, na kanale wideoprezentacje to oczywiste, że nie oglądam, bo sam to nagrywam. Ale od wielu, wielu lat nie oglądałem nic na kanale w Realu 24, więc ja tam nie mogę się wypowiadać, co tam było. Ej, natomiast mogę powtórzyć to, co od, już od wielu lat i dość regularnie powtarzam na temat samego Marcina. Marcin Rola ma bardzo fajną cechę nie bycia gnojem. Marcin Rola, mimo tego, że wielokrotnie był na mnie napuszczany, nigdy nie dał się na mnie napuścić. A wiem, że wielokrotnie był. I ja też na Marcina Rolę napuścić się nie dam, bo też nie jestem gnojem. O, I mówiłem to wielokrotnie wcześniej, jak jeszcze Marcin był... Do no, szefem dużego kanału na YouTube, i powtórzę to teraz, gdy mu się noga powinęła. Powiem coś jeszcze moim zdaniem ważniejszego. Uważam, że skasowanie kanału YouTube w Realu 24 to skandal i odbył się on w skandaliczny sposób, który, co bardzo ważne, szkodzi YouTubeowi. I, I o ile nie będę się wypowiadał, czy na kanale w Realu 24 były treści łamiące regulamin, czy ich nie było, bo go nie oglądałem. Więc nie mogę tutaj powiedzieć, że, że to było, że oni na pewno nie złamali regulaminu, no bo nie oglądałem. I też nie mogę na pewno powiedzieć, że oni na pewno złamali regulamin, bo go nie oglądałem. O tyle uważam, że kasowanie komuś dorobku życia, tak po prostu, bez podania przyczyny, to jest skandal. I nie, nie dlatego, jak teraz twierdzą niektórzy politycy, którzy Marcina bronią, co ciekawe, z jednej partii politycznej tylko i z jednej takiej partii, która jakby wchodzi w skład większej partii. Nie dlatego, że. WRalu 24 to rzekomo telewizja i ze względu na to, że jest rzekomo telewizją, to ma większe prawa. Nie, ja się nie czuję gorszy od wralu 24, mimo tego, że oni mają ewidentnie więcej pieniędzy, dużo więcej ludzi tam pracuje, mają dużo lepszą jakość techniczną i dużo więcej materiałów dziennie. No, nie czuję się gorszy. Wręcz przeciwnie, yy, bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że. Dzięki temu, że wy mnie oglądacie, to przez ostatni czas, jak tam sprawdzałem na statystykach, miałem wielokrotnie większe miesięczne wyświetlenia. Od WRALu 24 i od mediów narodowych, gdzie oni też mają bardzo, bardzo dużo. I nie uważam, żeby ani mediom narodowym, ani w WRALu 24 należały się jakiekolwiek przywileje, bo oni się nazwali telewizją, a ja na przykład, czy inny kanał na YouTubie nazywa się vlogerem, pranksterem, yy, czy też, nie wiem, yy, komentatorem rzeczywistości, czy czymkolwiek indziej. Nie. Uważam, że każdemu kanałowi na YouTube należą się takie same prawa. Ze względu na to, że każdy z nas podpisał umowę, a w zasadzie zawarł umowę z YouTube, rejestrując konto, i każdy z nas włożył w te swoje konta bardzo dużo pracy, a czasem i pieniędzy. I uważam, że skasowanie w Realu 24 było skandalem. Tak samo jak byłoby to skandalem, gdyby został skasowany dowolny inny kanał w ten sposób, i że to bardzo mocno szkodzi YouTube'owi. Dlaczego tak mówię? A no dlatego, że my naprawdę to nie wiemy, za co w Ralu 24 zostało skasowane. Więc skoro nie wiemy, za co zostało skasowane, a sądzę, że większość z nas. Wszystkich ich filmów to na pewno nie oglądało. Sądzę też, że jeżeli nie przyszedłeś tutaj ze względu na to, że w Ralu24 jest tematem tego filmiku, to też raczej nie oglądałeś ich filmów, bo to jest taka ciekawostka, są takie różne aplikacje, które pozwalają ci sprawdzić, jakie inne kanały oglądają twoi widzowie. No i ciekawostka, ja z Ralu24 raczej nie mam wspólnej widowni. Natomiast Media Narodowe i Ralu24 już wspólną widownię ma. Ja nie mam. No, ale o co chodzi? No skoro nie wiemy tak naprawdę co było w tych filmach, możemy tylko zakładać. No to my nie wiemy, kto, kto mówi prawdę. Czy YouTube mówi prawdę, który twierdzi, że został ten kanał skasowany za wielokrotne naruszenie regulaminu, czy Marcin Rolla mówi prawdę, który mówi, że to jest on to chyba w ogóle jakiś bardzo takich podniosłych słów używa, że zamach na wolność mediów i tak dalej bardzo możliwe, że ma rację. To, dlatego uważam, że w przypadku każdego kanału na YouTube, który przekroczy pewny próg subskrypcji, w przypadku, gdy YouTube go kasuje karnie za łamanie regulaminu, powinien YouTube przygotować bardzo krótki filmik z zestawieniem tych rzeczy, co ten kanał według YouTube'a zrobił, takiego, że złamał regulamin i że Powinien mieć skasowany, bo pogodzenie się z tym, że kanał może zostać skasowany, jest częścią regulaminu. Każdy, kto zakłada kanał na YouTube, musi regulamin kliknąć, że przeczytał, że się zapoznał i że się z nim zgadza. I w tym regulaminie jest bardzo wyraźnie powiedziane. Pierwsze naruszenie regulaminu to jest ostrzeżenie, które nie powoduje skutków yy, negatywnych dla kanału, ale zostaje już na stałe. Jak już masz to ostrzeżenie, to potem, pierwsze, pierwsze kolejne, kolejne, czyli takie pierwsze po ostrzeżeniu, naruszenie regulaminu, to jest bodajże tydzień bana i strajk na 90 dni. Drugie, drugie, drugie złamanie regulaminu w, w czasie tych 90 dni to jest ban na dwa tygodnie i drugie ostrzeżenie. Nie? trzeci strajk w ciągu trzech tygodni w ciągu tych 90 dni to jest kasacja konta czy jeśli trafią Ci się po otrzymaniu ostrzeżenia trzy usunięcia filmu za złamanie regulaminu, to masz kasację konta zgodnie z regulaminem. I te zasady są równe dla wszystkich. I tutaj cały pizz polega na tym, że jeśli YouTube uważa, że były trzy filmy na kanale YouTube w Ralu24, które re, re, łamały regulamin tak głęboko, tak mocno, że ten kanał należy, należało skasować za regulaminu, to YouTube powinien to pokazać. Nie mówię, że na konferencji prasowej, czy, czy w jakichś innych tego typu rzeczach, tylko na przykład, w tej chwili jest skasowany ten kanał. Jak wchodzisz na ich URL, to pojawia Ci się takie coś, że, takie coś, że no kanał został usunięty za tam wielokrotne naruszenia regulaminu, coś takiego. I pod spodem, Naruszenie regulaminu numer 1, numer 2, numer 3, może było więcej, więc 4, 5, 6, 7, 8. Konkretne filmy, konkretne fragmenty, w których y, do tych naruszeń doszło, i wtedy sprawa jest jasna. Każdy może ocenić, czy według niego podpadało to pod łamanie regulaminu, czy nie podpadało to pod łamanie regulaminu. I oczywiście tego powinna być kontrola sądowna, to, to sąd. Powinien potem zdecydować, czy na przykład nie doszło do złamania prawa, do skrzywdzenia takiego. Na przykład w tym wypadku Marcina, który może powiedzieć: Słuchajcie, ja uważam, że nie złamałem regulaminu, proszę idziemy do sądu, niech sąd rozsądzi, sąd sobie przeczyta regulamin, sąd sobie obejrzy te filmiki, czy doszło do naruszenia, czy nie doszło do naruszenia. I tak powinno być. A nie sytuacja, w której jednego dnia był kanał, drugiego dnia nie ma kanału, my nie wiemy za co. I tylko się możemy domyślać. I to takie rozwiązanie jest słuszne i dobre dla YouTube'a, więc ja apeluję do YouTube'a, żeby je wprowadził. Eee, drodzy Państwo, zdarza się tak, ja nie twierdzę, że tak było w przypadku Marcina. Broń Boże, nie wierzę, że mogło być tak w przypadku Marcina, ale zdarza się tak, że naprawdę ktoś leci tak totalnie po bandzie. I sprawia wrażenie miłego misia, jak z nim pogadasz, to jest sympatyczniutki, fajniutki, a na kanale potrafi między bardzo sympatycznymi treściami no, przebywać takie rzeczy, za które po prostu idzie się siedzieć. No to jak ktoś popełnia przestępstwa na YouTubie, to chyba YouTube nie powinien czegoś takiego pozwalać, prawda? Ja na przykład miałem bardzo dużego zonka. Że się tak wyrażę, bo był sobie taki kanał na YouTubie takich dwóch panów, z których jednego kiedyś trochę znałem, drugiego poznałem i tak akurat tego drugiego to tak jakoś zawsze negatywnie, że się tak wyrażę, ale tego pierwszego bardzo pozytywnie nie poznałem, no i tak usłyszałem, że YouTube im skasował kanał. I tak piszę na grupie, kurczę, YouTube skasował ten kanał, Boże, co się stało? Co to, znowu jakaś cenzura, czy coś? A widzowie mi powiedzieli, ee, słuchaj, Krzyśku, a ty widziałeś, co oni na tym kanale robili? Ja mówię, nie, no ja ich nie oglądałem. No to sobie zobacz, bo wyjdziesz na idiotę. No i tam się okazuje, że tam odchodziło ee, jakieś takie rzeczy, że facet siedział i konkretną osobę mówił, że ją zamorduje. To, co ja teraz powiedziałem, to jest takie bardzo łagodne. Naprawdę bardzo. On tam nie przebierał słowach i tłumaczył, jak konkretną osobę wymienioną z imienia i nazwiska wyśle do zaświatów. Więcej. Robił rzeczy, które w moim mniemaniu było tyle niebezpieczne, że nawoływał, żeby inni też zrobili takie rzeczy. No to, drodzy Państwo. Tak, tak się zastanówcie, czy chciałbyś, żeby gdzieś w internecie był filmik, gdzie jakaś osoba, i to jeszcze w dodatku z autorytetem u swoich widzów, mówiła, że Ciebie zabije. I to wykończy cię w bardzo brutalny sposób. No ja bym kurde nie chciał. Znaczy, ja to nawet kiedyś byłem ofiarą czegoś takiego, tylko tam akurat YouTube nie zareagował i w przypadku mojego dręczyciela, YouTube go bardzo dobrze traktuje. Wręcz powiedziałbym go nawet hałbi. Ale to jest inna sprawa, że YouTube jest bardzo nierówny. I niektórym ludziom pozwala na rzeczy, które no, w mojej ocenie łamią kodeks karny, a innym pozwala na zdecydowanie mniej. Przy czym to nie oznacza, że YouTube powinien wszystkim pozwalać, tylko raczej powinien wszystkich traktować tak samo surowo. Tak mi się wydaje. W związku z tym, no tutaj bardzo wyraźnie uważam, że to, że, że kanał YouTube w Realu 24 został skasowany, a co za tym idzie? Gdzie został odebrany dorobek wielu lat pracy wielu ludzi, bo to nie jest tylko Marcin. Tam jest też kilku innych prezenterów. Tam są też ludzie z zaplecza technicznego. Jednego człowieka, Adama, bardzo szanuję, to jest bardzo fajny człowiek. I to nie jest fajne, że tym ludziom odebrano dorobek wielu lat pracy bez podania przyczyny. Rozumiecie? Ja nie twierdzę, że tam nie było rzeczy, które łamały regulamin, bo nie oglądam. Może były. Może były. Nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby były, ale nie wiem. Może się mylę, tak jak w przypadku tego, co tam przed chwilą powiedziałem, tego przypadku. I dlatego uważam, że to jest skandal, bo w przypadku tak poważnych rzeczy powinno być wyraźnie powiedziane. Bach, 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 tu łamany regulamin, tu łamany regulamin, tu łamany regulamin, tu łamany regulamin, w taki sposób, takimi filmikami, taki punkt regulaminu, proszę bardzo. Wiecie, tak jak w sądzie. Jest podawany stan faktyczny i podawany stan prawny, tak? Czyli z dnia tego i tego zrobił to, co wypełnia znamiona tego i tego przestępstwa. A w zasadzie czynu zabronionego z artykułu. Prawda? A tutaj ta sytuacja z Marcinem, to jest tak, jakbyś. Któregoś dnia obudził się, do Twojego domu yy, przyszli policjanci i powiedzieli Ci, jesteś winny złamania prawa. Idziesz do pierdla i się broń. Udowodnij, że nie złamałeś prawa. Ale który artykuł i jakiego prawa złamałem? Bo w Polsce można pójść siedzieć nie tylko za złamanie kodeksu karnego, ale za złamanie na przykład również prawa autorskiego. Tak, w wielkim skrócie, nie? W pewnych warunkach. Nie powiem ci, jakie prawo złabałeś, w jaki sposób. Po prostu jesteś winny złamania prawa, idziesz siedzieć i teraz nie wypuścimy cię, dopóki nie udowodnisz, że jesteś niewinny. Do no, drodzy Państwo, no przecież to jest proces kawki. Mam nadzieję, że to rozumiecie. I dlatego to jest kompletny skandal. A to, że na przykład na polskim YouTubie jest kanał, który wprost. Yy, Yy, chwali, yy, chwali ustrój totalitarny, jakim jest ustrój komunistyczny. On się w ogóle chyba jakoś nazywa tak, że, yy, że on to w ogóle uważa, że, ten, yy, że to się powinno odrodzić, czy coś takiego. Już nie pamiętam nazwy, ale jest taki kanał. I on chyba jest prowadzony przez. Dziecko prominentne, pr prominentnego polityka, jeśli dobrze pamiętam, wprost nawołuje, wprost chwali ustrój totalitarny, jakim jest ustrój komunistyczny. Tego w Polsce nie wolno robić, to jest zakazane kodeksem karnym. I ten kanał, jak ostatnio sprawdzałem, mo może już go nie ma, może kilka miesięcy, raczej, kilka miesięcy temu był i był naprawdę przez wiele, wiele, wiele lat. To jest skandal. Ale też. Nie wolno takiego kanału po prostu skasować, tylko Bach powiedzieć. Ten kanał złamał kodeks karny, artykuł ten i ten, e, propagowanie publiczne propagowanie ustroju totalitarnego, do tego jeszcze było to, 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 to i to. Łamanie prawa e, lokalnego jest mm, za pośrednictwem serwisu YouTube jest niezgodne z regulaminem w sposób oczywisty. Dziękuję. Do widzenia. Można? Można. A, drodzy państwa, a co do odpowiedzi na pytanie, czy po skasowaniu w Ralu24 następne mogą być media narodowe? Wiecie, wszystko może być, tylko tak nie sądzę. Jakoś nie sądzę. Eee, nie wydaje mi się. I nie wydaje mi się z jakoś z wielu powodów. Media narodowe jakoś ostatnio nie mają problemów, jakoś za bardzo nikt ich tam nie atakuje. Eee, no... Nie wiem, Marcin Rola, bo słyszał, oglądałem konferencję prasową, poszedłbym na nią, żeby nie było wątpliwości, poszedłbym na nią, nagrał ją, upublicznił, tylko nikt mi nie powiedział, że będzie ta konferencja. Zakładam, że to dlatego, że tam ją prowadzili politycy Konfederacji, a dla polityków Konfederacji, jak widać, urazę, jaką do mnie mają, jest ważniejsza niż obrona kanału w Realu24. No trudno, no. i tak nie będę was wspierał, bo uważam, że nie zasłużyliście. Również przez takie zachowanie, jakie właśnie pokazaliście, ale to i tak trochę lepiej, bo jak tam kiedyś Marcin Rola organizował jakieś spotkanie w Sejmie, które formalnie y, organizował jakiś polityk Konfederacji, chyba Winnicki, ale nie jestem pewny, i Marcin bardzo prosił, żebym ja tam poszedł, mi się nie chciało, bo to było w sobotę, ale poszedłem no i się dowiedziałem, że no niestety y, zapomnieli mnie wpisać na listę, więc poszedłem i się dowiedziałem, że nie wejdę do Sejmu. Więc sobie lepiej, że nie powiedzieli, niż jakbym miał tam jechać i pocałować klamkę. Yy, ale to nie jest tak, że ja tam nie byłem, bo, bo, nie, bo, bo, bo zamilczam. Tylko no, widać dla polityków Konfederacji uraza do mnie była po prostu ważniejsza. Nikt mi nie powiedział. Ale oglądałem transmisję z, tego, z tej konferencji prasowej i tam Marcin twierdził, że za usunięciem jego kanału stoi PiS. No to jeśli Marcin ma rację, to na pewno media narodowe nie polecą, bo... Znaczy, zobaczcie sobie, jakie treści są na mediach narodowych. Ja tam zauważam, że te treści są mo mocno przychylne pisowi. Ja tak, tak, ta takie odnoszę wrażenie i zauważam taką pewną korelację tego mojego prywat prywatnej zmiany w odbiorze e, tych treści, e, choć też dawno nie oglądałem. Może się teraz inaczej posmieniały. Dobra, cofam to. Inaczej. Jak, jak ostatnio coś tam oglądałem, to zauważyłem bardzo dużą zmianę jakby sympatii politycznych w stronę Pisu. Nie wiem, czy to ma coś związek z tym, że organizacje Roberta Bąkiewicza przytuliły tyle forsy, nazwijmy to, z różnych programów. Czy, czy nie do Roberta, żeby nie było wątpliwości, też nic nie mam. Do mediów narodowych też nic nie mam. Robert Bąkiewicz. Wielokrotnie na kanale wideo prezentację gościł. W zasadzie tylko raz mu odmówiłem, yy, ale nie ze względów broń boże osobistych, tylko zupełnie innych, kompletnie nic do, do Roberta nie mam, do mediów narodowych też kompletnie nic nie mam i do Realu oczywiście nic nie mam, także tu nie w ogóle nie chcę w to wchodzić. Wiem, że te kanały, znaczy widzę, że te kanały są mocno skonfliktowane ze sobą, widać, że kiedyś były mocno zaprzyjaźnione, nawet pamiętam jak robili transmisje z Marszu Niepodległości wspólnie, Media Narodowe i Realu 24 no i, i pamiętam jak Prowadzący z tych ich z tych programów nawzajem się tam wymieniali. No a ostatnio na Twitterze, bo tam Twittera trochę obserwuję, no i widziałem takie bardzo ostre wzajemne dosrywki. Widziałem, jak media, ludzie z mediów narodowych dosrywali Grzegorzowi Brownowi, który jest, mam wrażenie, jednym z głównych motorów robiących zasięgi na Wrealu. Widziałem znowu, jak ludzie z Wralu dostrywali mediom narodowym. Że tam nie pokazali na li wypowiedzi Winnickiego z jakiejś imprezy. Tak dokładnie nawet nie wiem, o jaką imprezę chodziło, bo. Znaczy, że się tak wyrażę, te, te, tez, też jakąś, o której na pewno. To znaczy... ale, ale wiadomo, takie wzajemne dostrywki. Widać, że, że współpracowali, drogi im się rozeszły, i, i, potem, i, 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 i potem zaczęła się taka no, coraz bardziej widoczna. Doczne niesnaski. Może one były przejściowe, może były nieprzejściowe, ale, ale widać, że tak było. E, także moim zdaniem, media narodowe wybitnie nie są zagrożone. E, no Mi się wydaje, że, że PIS nie pozwoli. E, Dlatego natomiast media narodowe nagrały ten vlog? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak jak ja, e, z czystej sympatii. Znaczy nie tyle sympatii, co z czystej, e, z czystej przyzwoitości. Bo ja uważam, że, że wiesz, nawet jeżeli. Nawet jeśli albo nawet jeśli nie z przyzwoitości, to z roztropności, bo dziś ktoś, jutro ty, nie? Dziś ktoś, jutro ty. Nie wiem. No. Media Narodowe mają wspólny, wspólną widownię z. Z, z realu, to, to, to widać. Im się co prawda ten poziom wspólnej widowni e, zmniejsza, tak jak też mam wrażenie, że im się w ogóle zasięgi zmniejszają. To trochę tak, jakby ci sami ludzie oglądali jednych i drugich i też zauważyli, że jest jakiś taki konflikt między nimi, i jedni wybierali jednych, drudzy wybierali drugich. Ehm. Tak mi się wydaje. Mo, może się mylę. Jeśli się mylę, to przepraszam. Jeśli bardzo się chłopaki lubią, a tylko publicznie tam na Twitterze się ze sobą kłócili, bo to jest wyraz przyjaźni, to przepraszam i cofam i odwołuję. Ehm, także mam nadzieję, że właśnie że z, z czystej przyzwoitości. Ehm, I chcę w to wierzyć i, i będę w to wierzył, dopóki, mm, dopóki nie będzie nic innego. Co politycy spierdzielą następnego, to jest bardzo dobre pytanie. A w ogóle e, mam nadzieję, że też docenicie, bo to był dla mnie bardzo trudny vlog, żebyście zrozumieli, o co chodzi. E, to, co powiedziałem, to nie było wprost raczej inaczej. Ja powiedziałem prawdę, jak czuję, e, tak jak się staram być na kanale wideo pre prezentację, całkowicie obiektywny, jestem kompletnie niezależny od żadnych polityków. Żadnych. To nie jest tak, że. Jak czasem się ogląda takie kanały, które twierdzą, że są niezależne, a tu Bach od góry do dołu politycy jakiejś jednej partii politycznej i redaktor, no im tam spijam spija mleko z ich ust, nie? No mnie praktycznie wszyscy politycy nie cierpią, a ja komentuję rzeczywistość, więc podpadam dokładnie wszystkim politykom, tak? Kompletnie wszystkim, jak tylko leci. Eee, ci? Eee, no więc powiedziałem prawdę, no i. Nie powiedziałem tego, co powiedziałem, dlatego, że Marcin jest moim kolegą, e, czy że jest moim znajomym, czy że moim, jest moim kolegą po fachu, e, bo to są nasze prywatne sprawy, jaki jest tam między nami układ. E, to, co jest publicznie bardzo ważne, Marcin nigdy nie był świnią, nigdy nie dał się na mnie napuścić A, i ja też nigdy się na niego nie dam napuścić, więc już możecie przestać. I e, 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 e był fair, I ja też będę fair, Natomiast to powiedziałbym o każdym kanale, który miałby te dwie cechy, że nie był świnią, nie dał się na mnie napuścić i, i jednocześnie by został tak potraktowany. Niezależnie od tego, czy nazywa się telewizją, czy vlogiem, czy blogiem, czy, czy kanałem prankowym, czy kanałem zagrajmerskim. Uważam, że jeśli ktoś tyle lat pracy poświęca. I buduje sobie coś, to nie wolno mu tego zabrać bez faktycznego podania przyczyny. A jak ta by przyczyna była podana, to bym mógł wam powiedzieć, czy według mnie złamany był regulamin, czy według mnie regulaminu nie było. Złamanego tak samo jakby ktoś na przykład pokazał mi materiał dowodowy, to mógłbym wyrobić sobie zdanie, bo osądzić bym nie mógł, bo nie jestem sędzią, a to sędziowie są od, od, od orzekania, ale mógłbym sobie wyrobić zdanie i powiedzieć swoją opinię, czy ktoś jest winny zarzucanych mu czynów. A jeżeli jest sytuacja na zasadzie przychodzi policjant i mówi, jesteś winny złamania prawa, idziesz do więzienia i musisz teraz udowodnić, że było inaczej. No to to jest skandal. Niezależnie od tego, co się stało, to jest skandal. Mam nadzieję, że rozumiecie. Co politycy spierdzielą następnego? Pyta pan Rafał. Panie Rafale, to jest bardzo dobre pytanie, które bardzo mocno pokazuje, jaka jest nasza rzeczywistość. Ja nawet wrzuciłem tweeta w tej sprawie na, ta, na naszego Twittera. I on się całkiem dobrze roznosi. Ten tweet brzmi, Co politycy spierdzielą następnego? Takie pytanie dostałem do QA. Dostało drugą największą liczbę głosów. Oznacza to, że ludzie już nie liczą, że politycy coś naprawią. Nie liczą nawet, że nic nie schrzanią. Zastanawiają się, jak utrudnią im życie kolejnym razem. I ludzie się zaczęli zgadzać ze mną. No i drodzy Państwo, no to, to jest straszne. Zobaczcie, my politykom płacimy. Oni zarabiają kasę z naszych podatków. Polityk nic nie tworzy. On jest takim trochę zarządcą, takim no właśnie takim zarządcą. Eee, on, zgodnie z definicją polityki, jest obowiązany roztropnie troszczyć się o dobro wspólne i dostaje za to pieniądze, duże pieniądze i apanaże. Na przykład prezydent może mieszkać na nasz koszt, jest ubierany na nasz koszt, jego żona na pewno też. Córka chyba też, czy dziecko chyba też, e, więc w zasadzie on wszystkie te pieniądze może sobie odłożyć, bo może kompletnie nie ponosi żadnych kosztów. Jest też wożony i tak dalej. Ministrowie też mają bardzo duże apanaże. Nawet e, posłowie poza pensją, mają jeszcze dietę, miejsce w hotelu sejmowym lub, lub kasę na mieszkanie, e, mogą jeździć sobie na, nas, na nasz koszt pociągami, latać samolotami. No, mają bardzo, bardzo, bardzo dużo przywilejów. I ci ludzie za nasze pieniądze powinni dawać jakąś wartość dodaną, prawda? W momencie, w którym wynajmuję sobie do firmy kogoś, żeby zarządzał jakimś moim mieniem, to on powinien zarobić dla mnie więcej niż ja mu płacę. Tylko wtedy się opłaca. A tutaj ci ludzie nam szkodzą. Czyli to jest tak, jakbym na przykład miał powiedzmy 20 mieszkań do zarządzania i Wynają sobie kogoś, kto mi będzie zarządzał tymi moimi mieszkaniami. I ten ktoś chodziłby tam z młotem, rozwalał drzwi, ściany, okna i robił powódź, zalewał mi te mieszkania. I ja bym wiedział, że to jest szkodnik, że, to szk że on szkodzi, i jednocześnie nie mógł go zwolnić, a tylko raz na pięć lat mógł sobie wybrać zarządcę spośród kilku. Którzy zostaną mi przedstawieni, gdzie nie mam możliwości powiedzieć: Dobra, wszyscy jesteście do dupy, nie wybieram żadnego z was. Nie, jest pięciu, czy czterech, czy trzech i muszę się wybrać. A każdy z nich to jest niszczyciel i każdy jeden będzie mi niszczył mienie, i ja muszę wybrać mniejsze zło, zastanawiając się, który zniszczy mi to mienie najmniej. Brzmi absurdalnie, a my jesteśmy przecież w takiej sytuacji regularnie. Kiedy ostatni raz byłeś u wyborów? I w drugiej turze wyborów prezydenckich nie wybierałeś mniejszego zła. Kiedy ostatnio byłeś w sytuacji, w której głosując na jakąś partię, bo u nas się niestety głosuje na partię w praktyce, miałeś takie stuprocentowe przekonanie, że to jest dobra partia, że ona jest najlepsza, że ona zrobi wszystko najlepiej, jak się da. A nie na zasadzie: Dobra, kurde, złodzieje, bandyci, niszczyciele, niekompetentni, kretyni, dobra, to głosuję na tych. Tą ostatnią partię, która została. No, ilu z nas jest w takiej sytuacji? I to jest, kurde, dramat. I odpowiadając na pytanie, co moim zdaniem spierdzielą następnego, moim zdaniem, następne spierdzielą coś z Unią Europejską, jeszcze bardziej nas kłócą z Unią Europejską. I sądzę, że znaczy, na pewno będziemy mieli schrzanione dostawy prądu, energii w, w zimie i na jesieni, ale to do tego czasu spierdzielą jeszcze wiele innych rzeczy. Jest końcówka sierpnia, to wydaje mi się, że coś z nauczycielami, że ten początek roku szkolnego nie przebiegnie normalnie, że tu coś schrzanią. To jest za parę dni. I no bo oni co chwila coś schrzanią. Czy możliwe jest dokwaterowanie uchodźców ze wschodu do dużego domu w zamian za zasiłek na węgiel czy gaz? Co to znaczy dokwaterowanie? Bo kwaterunek to jest bardzo konkretna forma prawna. Dokwaterowanie kojarzy się z czymś yy, obowiązkowym, przymusowym, czyli przychodzi do ciebie ktoś z kwaterunku, tak jak w latach 40. w Polsce, i ci mówi, no masz czteropokojowe mieszkanie, mieszkasz w trzy osoby, to proszę bardzo, tutaj jest rodzina, którą ci dokwaterowujemy, i przymusowo ci wsadzają kogoś do Twojego mieszkania. To, to z tym się kojarzy dokwaterowanie. I. W dzisiejszych porąbanych czasach, ale takich naprawdę porąbanych, wszystko jest możliwe. Ale, ale gdybyś zadał pytanie, drogi, drogi widzu, czy jest to prawdopodobne, to już bym odpowiedział, że nie. Moim zdaniem nie jest to prawdopodobne. Natomiast w dzisiejszych turbo porypanych czasach, wszystko jest możliwe. Naprawdę wszystko. Wiecie, żyjemy w świecie, w którym. Mieliśmy, mieliśmy zarazę patogenu, który powodował chorobę, której głównym, której głównym objawem był brak objawów, bo 80% ludzi chorowało bezobjawowo. No to wszystko już jest możliwe, nie? Natomiast nie wierzę w to, że będzie przymusowe dokwaterowywanie uchodźców. Na, na dzień dzisiejszy, nie wiadomo co będzie później, ale na dzień dzisiejszy. No, nie widzę, żeby to się kroiło. A w zamian za zasiłek? Już prędzej w zamian za przydział. Natomiast dobrowolnie takie numery mogą przejść. Bo tak jak, jak tylko pisowcy zaczynali te dopłaty po 3000 dla każdego, kto ma węgiel, pamiętacie, ja już wtedy mówiłem. Że będzie taki numer, że jak ktoś na przykład się fikcyjnie rozwiedzie, i w jednym domu będą mieszkały dwie rodziny, to każda rodzina, na, a po rozwodzie stanowisz oddzielną rodzinę, każda rodzina będzie mogła. Um, każda rodzina będzie mogła dostać oddzielnie te 3000, więc w sumie 6. Jak trzy rodziny, to 9. Więc akcja, że ktoś tam sobie kogoś dokwateruje. "Całkowicie dobrowolnie, po to, żeby po to, żeby dostać dodatkowo te pieniądze, to jest możliwe, to jest wykonalne. To jest wykonalne. I to mi się bardzo nie podoba. Bo ja uważam, bo to w śmierci przekrętem, bo proszę zwrócić uwagę, że to w ogóle nie ma mowy o tym, że ci ludzie mają tam mieszkać. Tylko, że formalnie, na papierku, dla, dla dopłaty. No to to nie jest w porządku. I to nie ma znaczenia, czy Ukrainie, czy Polak, czy Węgier, czy Szwed. No takie rze rzeczy się po prostu nie powinny dziać. Ech. Co tam mamy dalej? Pan Karol, jak w kraju leżącym na węglu może go zabraknąć? Jak pan widzi, może. I właśnie tak, jak zabrakło. Ktoś kiedyś powiedział, że komuniści to są tacy ludzie, którym zabraknie nawet piasku na pustyni. Ja, jako jeden z pierwszych w polskiej sieci, wydaje mi się, że w ogóle pierwszy, ale powiem z ostrożności, że jako jeden z pierwszych, bo to już było wiele, wiele lat temu, powiedziałem, że moim zdaniem pisowcy to socjaliści. A socjalistom do komunistów niewiele brakuje. PRL formalnie nie był komunizmem, tylko formalnie był realnym socjalizmem. No a więc śmiem twierdzić, że socjalistom też wcześniej czy później zabrakłoby nawet piasku na pustyni. No a pisowcom, którzy moim zdaniem są socjalistami, brakuje węgla w kraju, który jest pełen węgla. Według prezydenta Andrzeja Dudy, przypomnę, na 200 lat i rzekomo mamy 90% zasobów węgla w Europie. Czy pan prezydent mówił prawdę, czy pan prezydent nie mówił prawdy? No ja nie śmiem twierdzić komuś, kto je, komu jest należny taki wielki szacunek z ustawy, no, mówić, że być może yy, że być może jest tak, że, yy, yy, że, że mijał się z prawdą. Więc więc to by znaczyło, że, że mówi prawdę. A w związku z tym, dlaczego pisowcy zdecydowali się, w 2020 roku, gdzie można było już przeczuwać, że będzie kryzys energetyczny, że należałoby zwiększać, zwiększać ilość wydobycia węgla i trzymać ten węgiel, który był wcześniej wydobyty, leżał na hałdach. Dlaczego pisowcy zdecydowali się na ograniczenie wydobycia węgla, a także pozwalają na wywożenie z Polski gigantycznych ilości węgla? Ja przypomnę rekordowych, w 2020 wywieziono z Polski około 2 miliony ton węgla, a już w 2021, gdzie już na stówę wiadomo było, że będą te problemy, było wywiezionych 3 miliony ton węgla, czyli 50% więcej. A teraz w 2022, przez te kilka pierwszych miesięcy, też wywieziono rekordową ilość. To znaczy, jak na taki krótki okres, nie? Tam chyba przez pierwszych pięć miesięcy, półtora miliona, już wywieziono bardzo, bardzo dużo. E, więc, no. Więc odpowiadając na pytanie, e, nie, e, jak w kraju leżącym na węglu może zabraknąć węgla? No Wystarczy, że rządzą ludzie, którzy co najmniej nie umieją rządzić, którzy podejmują co najmniej. Nietrafione gospodarcze decyzje. No i co najmniej są kompletnie nieudolni. Co najmniej. Czy Turcja zaatakuje Syrię? Nie siedzę w, w głowie Erdogana. Natomiast widziałem, że Erdogan się ostatnio bardzo mocno znowu próbuje skumać z NATO. Ponieważ Erdogan jest człowiekiem, który bardzo mocno gra na siebie i na Turcję. Czy w sumie tak jak polityk powinien, bo polityk powinien przede wszystkim dbać o swój kraj? Eee, no to ponieważ widać ewidentnie, że gra na NATO ostatnio, to znaczy, że albo Putin mu za mało obiecał, albo mu z Putinem nie wyszło, albo stawia, że Putin niedługo przerypie. Syria to jest kraj, w którym jest bardzo mocna Rosja może więc spróbować zaatakować Syrię pod pretekstem um, radzenia sobie z Kurdami. Kurdowie zdaje się, co by tam nie mówić dobrego o Kurdach, to mają też swoją ciemną stronę i w Turcji podobno się bawią w terorkę, e, więc pod pretekstem jakiejś operacji antyterrorystycznej, coś takiego i przeciw, wymierzonej przeciwko Kurdom, no rzeczywiście istnieje możliwość, że Um, um, że nie wykluczałbym tego. Choć mi się wydaje, że mi się wydaje, że kolejny duży konflikt to będzie y, raczej Iran. Tutaj też bardzo dużo zależy od tego, czy Iran dogada się w sprawie ropy. Bo jeśli Iran dogada się w sprawie ropy, to będzie potrzebny Stanom Zjednoczonym i Europie. Wtedy nie zostanie zaatakowany. No chyba, że Izrael zaatakuje wbrew woli Stanom, Stanów Zjednoczonych, bo Europę Izrael ma głęboko gdzieś. Natomiast ze Stanami Zjednoczonymi trochę jednak musi się liczyć. Więc zaatakowanie kraju, który by dostarczał ropę Stanom i Europie po drodze też. Jest mniej prawdopodobne niż bardziej. Natomiast jeśli się Iran nie dogada z, 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 ze Stanami Zjednoczonymi, a więc i pośrednio z Europą, to atak jest całkiem możliwy. Również dlatego, że wtedy Amerykanie mogą chcieć zaatakować Iran, żeby przejąć polaro-ponośne. Oczywiście formalnie będzie chodziło o dobro Izraela. E, bo tam no Iran rzeczywiście się odgraża, że zrobi atomicę i użyje na Izraelu, nie? No, ewidentnie to robi. E, to oczywiście Izrael nie pozostaje mu dłużny i mówi, że użyje atomic, które ma, i co jest tajemnicą Poliszynela, e, przeciwko, przeciwko Iranowi, tak? Więc tam. No, oni się bardzo podobnie, podobnie do siebie zachowują. A dlaczego to jest bardzo ciekawe? Dlaczego w tym momencie, yy, dlaczego w tym momencie jest tak, że, yy, yy, że może ten deal nie wyjść? Bo przecież jeszcze niedawno to Stany Zjednoczone zabraniały handlować ropą z Iranem. To badaj, że w 2015 roku wynegocjowano takie porozumienie, które pozwalało handlować z Iranem ropą. Ale potem Donald Trump jednostronnie je wypowiedział i zakazał handlować ropą z Iranem. No i teraz się sytuacja pozmieniała. Wtedy to um, Stany Zjednoczone nie bardzo chciały kupować, a teraz to Iran nie bardzo chce sprzedawać. Również dlatego, że, w te, że Iran jest bardzo mocno zinfiltrowany gospodarczo przez Rosję. Duża część spółek która zajmuje się wydobyciem, handlem ropą naftową w Iranie, jest kupiona czy ma zastrzyk kapitału rosyjskiego. Więc to jest czysta polityka, i teraz to zależy, czy i w sposób oczywisty, Rosji zależy, żeby Iran tego nie sprzedawał, i Rosja nawet jest w stanie moim zdaniem Iranowi kasy podrzucić za to, bo w momencie, w którym Iran się dogaduje, to ceny ropy spadają, a więc Rosja mniej zarabia na swojej ropie. Okej, okay, ona tam może nie może sprzedawać um, s -y, s sprzedawać do nas i tak dalej, no, ale w tym momencie, gdzie indziej sprzedaje drożej, nawet jak na przykład do Indii sprzedaje z rabatem 10%, to jest to rabat od tej wyższej ceny, do której to wy wypompowali, prawda? Więc to wszystko wygląda, no. To tak, jak wygląda. Um, 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 da. Dobra, kolejne pytanie. Jak pan myśli, co zrobiłby Donald Trump w obecnej sytuacji? Hmm. Mi się wydaje, że gdyby Donald Trump rządził, to do obecnej sytuacji by nie doszło. Szczerze. Eee, I żeby nie było wątpliwości. Donald Trump to nie jest człowiek, którego ja popieram. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo nie jestem Amerykaninem i nie mogę na niego głosować, ale może któryś z moich widzów jest również, jak to się mówi, American citizen i może głosować. Nie popieram. Oczywiście Bidena też nie popieram. Trump, wbrew temu, co mówią w internecie, takim bardziej prawicowym albo propisowskim, wcale nie był przyjazny Polsce. To Donald Trump podpisał ustawę 447. To za Donalda Trumpa przyjechał do Polski wiceprezydent i de facto nas upokorzył, mówiąc publicznie, że my tam się wycofamy z jakiegoś podatku. Donald Trump traktował Polskę tak, jak PIS Polskę pozwalał traktować. Czyli instrumentalnie wykorzystywał nas do swoich celów. I nawet jak przyjechał wtedy do Polski, co tego tak ludzie wiwatowali hucz, hucznie w Italii, e, i zaczął swoją wizytę od Polski, to nie było dlatego, że on nas tak docenia, wbrew temu, co mówiły propisowskie media, tylko dlatego, że on wtedy zaczynał całą wielką podróż po Europie. I wiadomo było, że pierwszy kraj, w który wyląduje w Europie. Te pierwsze przywitanie będzie mocno transmitowane w amerykańskich mediach. A kolejne już mniej. Wiadomo było, że w Polsce będzie przywitany wiwatami no, po prostu jak król. A w innych krajach, na przykład w Niemczech, z którymi miał kosę, i we Francji, z którymi miał kosę, już dużo gorzej. Więc przyjechał do nas, żeby w Ameryce zobaczyli, jak tam Trumpa w Europie kochają, a potem pojechał sobie do innych krajów. Co Trump dla, dla dla nas zrobił. Za Trumpa zapłaciliśmy, kupiliśmy i zapłaciliśmy od Stanów Zjednoczonych bardzo dużo uzbrojenia. W większości chyba się nawet nie, nie targując. Gdzie są te y, baterie baterie Patriotów, które wówczas kupiliśmy? Bezobjawowe. Gdzie są te F-35, które wówczas kupiliśmy? Bezobjawowe. Gdzie jest ta artyleria rakietowa Heimars, którą wówczas kupiliśmy? Bezobjawowa. I to jest naprawdę bardzo symptomatyczne, że Ukraina, która zgłosiła zapotrzebowanie na Heimarsy, dostała je, dosłownie dostała za darmo chyba w miesiąc, czy półtora miesiąca, a myśmy, którzy za nie zapłaciliśmy, nie dostajemy ich już któryś rok? No, ja nie mówię, że Ukraina nie powinna dostać, broń Boże, żeby mi tutaj ktoś nie wkładał, yy, nie wkładał w usta czegoś, czego nie powiedziałem. Ja tylko yy, mówię, że. Ja tylko mówię, że. Yy, yy, tylko mówię, że. Boże, co się, yy, co się dzieje. Że mm, o jejku. E, tylko mówię, że e, no dla, gdyby nas traktowali poważnie, to też mogliby nam już dostarczyć, prawda? No właśnie. Mimo wszystko, jednak uważam, że Trump był dużo silniejszym i sprawniejszym przywódcą. Pamiętam, jak jeszcze w 2020 się zaczynało od zamachu na tego, już nie pamiętam, jak się nazywał. Ten generał bodajże Sulejmani, coś takiego i wydawało... Już były takie nagłówki w mediach głównego nurtu, jakby się trzecia wojna światowa szykowała i Trump to wszystko jakoś ogarnął. E, z Koreą Północną... Północną. Tą komunistyczną. E, też się rob... Komunistyczna też jest północna, nie? KRLD w każdym razie. E, z tą Kom Koreą Północną też były napięcia, też to jakoś ogarnął. Tak mi się wydaje, że... Trump jako taki silniejszy mógłby przekonać Putina, żeby nie zaatakował. Tak mi się wydaje. Czy po odcinku nie żyje niewygodny vloger, obawiasz się o swoje zdrowie lub życie? Pan Paweł. Panie Pawle, nie bardziej niż wcześniej. Ja mam świadomość, że też jestem niewygodny. Mam. I moja obawa o moje życie i zdrowie jest mniej więcej taka sama jak wcześniej. No, zwłaszcza, że proszę zwrócić uwagę, że to odejście z tego świata w bardzo dziwnych okolicznościach tego vlogera, o którym mowa, to zbiegła się mniej więcej w czasie z skasowaniem konta w Realu24. Zapewne przypadek, mówię zupełnie szczerze, zapewne przypadek. Ale to są takie dwa poważne bodźce, które są takim kubem zimnej wody w twarz, że to wszystko się może skończyć w każdej chwili. Ja już od dawna żyję tak, jakby kanał mieli mi na przykład odpukać, zamknąć na drugi dzień. Ja już przetrwałem tyle ataków na kanał wideoprezentacje, że naprawdę się dziwię, że jeszcze przetrwałem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli. I zawsze znajdowała się taka życzliwa osoba, która naprawdę rzetelnie pomagała i bardzo mocno. Na przykład, jak ostatnio był na mnie ten atak na przełomie lutego i marca. To dostałem pomoc z takiej strony, z której nigdy bym się nie spodziewał, że dostanę pomoc. Nie będę mówił, kto mi pomógł, bo nie chcę, bo nie chcę tej osobie zaszkodzić, ale no. To no przyszła pomoc. Także bardzo serdecznie dziękuję. No a tam przecież wtedy, to wiecie, to co. To, to, a przecież wtedy to też było publiczne nawołanie, żeby kto było? Nie skasować? No to przy, przypominam, że jak yy, taki prawicowy publicysta użył określenia skasować względem Tuska, to według Romana Giertycha ten pan wprost nawoływał do zamordowania Donalda Tuska. A tutaj jak taki lewicowy człowiek tam nawoływał, żeby mnie skasować, to też uważam, że ludzie mogli jacyś porąbani dojść do wniosku, że on, on każe mnie zamordować. Także sytuacja, w której przez. Ten hejt, który jest w internecie, przez te nawoływanie również ze strony ludzi, którzy pracują w mainstreamowych mediach i wiecie, tutaj walczą z mową nienawiści, a tu nawołują, żeby mnie skasować, pod tekście być może nawet zabić, no to jest, drodzy Państwo, skandal. I to jest skandal, że w Polsce takie akcje są tolerowane. No kurde, ja uważam, że no kurcze, no, wiecie, i on się potem dziennikarzem nazywa. Sam siebie. No, ale legitymację prasową ma, w medium głównego nurtu pracuje, nie? Jeden czy z drugim. No, to są straszne pod, podwójne standardy. I potem taki człowiek mówi, że walczy z mową nienawiści. Kurde, to powinien co rano zaczynać yy, walkę z mową nienawiści poprzez nieodpalanie Twittera, Facebooka, albo bo nie mówienie nic. Także to, że może mi się coś kiedyś stać, właśnie przez takich ludzi. To jest niestety fakt. Ciekawe, czy się będą cieszyć. No i kolejne jest pytanie, które sugeruje, że, że pana Michała Żulikowskiego za, zamordował konkretny człowiek. Ja nie przeczytam tego pytania i właśnie w tym momencie je kasuję. Nie dlatego, że ja twierdzę, że ja po prostu nie mam wiedzy. A nie chciałbym, żeby teraz przez jakieś domysły ludzi na internecie ktoś próbował zrobić jakąś wendetę. Rozumiecie? Od rozwiązywania takich spraw jest prokuratura, policja, a od orzekania jest sąd. Nie wolno robić żadnych samosądów. Natomiast trzeba naciskać na policję i na prokuraturę, żeby tą sprawę rozwiązała. Bo tam rzeczywiście są pewne poszlaki. Ale to są. Ale do tego jest policja, prokuratura i nic więcej, drodzy Państwo. Ja wiem, że są ploty na internecie, yy, i proszę nie idźcie w tą stronę. A już na pewno nie idźcie w stronę, yy, w stronę żadnych samosądów. A pamiętajcie, że ploty w internecie bywają no, bardzo, bardzo zgubne. O mnie kiedyś na przykład były ploty, że. Znaczy ploty. Ja zakładam, że to było w formie żartu, chociaż. Wtedy był taki czas, że może to nie jest, było w formie żartu. W każdym razie wtedy nie uważałem tego za śmieszne ani za żart. No, koleś nagrał filmik, że, że ja mu tam chciałem nerkę wyciąć na żywca i sprzedać. Absurd, nie? No, a wiecie ile ludzi w ten absurd uwierzyło? No. To jest nagonka na kogoś, jest straszna. Ja nie to, żebym tamtą osobę bronił, bo ona na to nie zasługuje, ale, ale w tym konkretnym przypadku trzeba powiedzieć coś. Co to, to, to jest słuszne, drodzy państwo, domysły internetowe to żaden dowód, tylko dlatego, że na kogoś ktoś w internecie wskazał palcem i powiedział, że on jest winny, to wcale nie znaczy, że jest winny, a od rozwiązywania takich spraw jest policja, prokuratura i sądy i nikt więcej, a nie żadni internetowi szeryfowie. I żeby wam tak pokazać taki argument, no wiecie, co tacy internetowi szeryfowie o mnie na przykład mówią, niektórzy, słuchajcie, z takich ciekawszych rzeczy. O, najpierw jeden z takich internetowych szeryfów, Kiedyś stwierdził, że ja umieram na raka. No, Ura, na raka, że umieram. I wiecie, co było rzekomym dowodem na to, że ja umieram na raka? Zdjęcie pod szpitalem. No. Położniczym. Najśmieszniejsze jest to, że to zdjęcie było tak wykonane, że nam nawet było widać tabliczkę, co to za szpital, a ten szpital jest wyłącznie położniczy. Tam jest wyłącznie położnictwo. <grym> Facet, przed sobie przypadkiem pochodniku po chodniku pod szpitalem Polołożny. Po to jest niezbity dowód, że Malaka. Taki jest poziom tych internetowych detektywów. Nie bronię nikogo, broń Boże, ale staram się Wam przemówić do rozsądku. Rozumiecie? <Słuch> <Słuch> czy, czy Polacy mieszkający za granicą na stałe będą powoływani do wojska Marcin z Islandii? Nie wykluczałbym tego. Musiałbym sprawdzić, jaka jest w tym, co w tym momencie pisze ustawa o obronie ojczyzny. Ale na przykład z przydziału mobilizacyjno-organizacyjnego zwalnia cię de facto tylko zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Jeśli na stałe wyprowadzisz się za granicę, to i tak masz ten obowiązek. Jeżeli wybuchnie wojna i każą ci, wró i ci wrócić, i ty nie wrócisz, to podpadasz pod, pod prokuratora. Także śmiem twierdzić, że z, z powołaniem do wojska może być podobnie, tylko. I pamiętaj też, że w Polsce jest domniemanie doręczenia wezwania. Więc na przykład to, że nie mieszkasz pod adresem, to, to cię z niczego nie zwalnia. Wy, wyślą list polecony, tam. Listowność ci wrzuci Awizor, wrzuci Ci Awizor 2, i później jest domniemanie doręczenia. <gryw> Porypane na maksa, nie? Ale też, no, no tyle. Co sądzisz o samozwańczym prezydencie Polski Janie Potockim oraz o teoriach odnośnie przyszłości naszego kraju głoszonych przez niego? Nic nie sądzę, bo kompletnie faceta nie oglądam. Ale kompletnie. Wiem, że taki człowiek istnieje. Musicie Marcina rolę spytać. E... E... Tak, bo to on, 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 on go do siebie zapraszał i, i, i z nim rozmawiał. I, 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 ja nie. E... Więc... E... Więc... E... Więc... E... Więc... Więc... Więc tyle. E... Nic, ani pozytywnych emocji, ani negatywnych emocji, po prostu nie przyswajam jego treści, nie znam go. Czy można już stwierdzić, że następuje odpływ kapitału i inwestorów z Polski jako znak zbliżającego się konfliktu? Na pewno z Polski następuje odpływ kapitału i inwestorów. Co widać po kursie złotego, to, to jest oczywiste, to jest fakt. Natomiast czy on następuje dlatego, że, że, że duże firmy wiedzą, że, że nadciąga wojna? Czy też ze względu na to, że widzą, jak PiS rozwala kraj i na przykład nie mają ochoty mieć działalności w, w, w kraju, w którym realnie może nie być prądu w zimę? To ciężko mi wyrokować. Na pewno jest dość niebezpiecznie, tak to powiem. Pozdrawiam, drodzy Państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.